slalom szybki, czyli bramka wjazdowa, trzy po kolei ustawione pachołki i na końcu bramka wyjazdowa, czyli jedno z zadań egzaminacyjnych. Odległość między bramką wjazdową a bramką wyjazdową 28 metrów. Ten odcinek mamy przejechać ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Wydawałoby się, że to jest trudne. Jeżeli to robimy w sposób nieodpowiedni, będzie to bardzo trudne. Jeżeli zrobimy to w taki sposób i tak ćwicząc, jak ja to pokażę, zaprezentuję, to będzie to sprawiało, myślę, że dość dużą frajdę, a jednocześnie, jeżeli chodzi o zaliczenie zadania egzaminacyjnego, nie powinno być większym problemem. Wykorzystamy tutaj przy tym konstrukcję motocykla, czyli odpowiednią pracę zawieszenia przy tych ćwiczeniach. Pokażę, jak to robić, żeby ta praca była odpowiednia, żeby nie było stresu, jak i również moje doświadczenie w jeździe po zakrętach, bo wiele tych elementów, które tutaj będziemy ćwiczyli, później powielamy w jeździe po zakrętach. Jeżeli tutaj wyrobimy sobie odpowiednie odruchy, to jazda po zakrętach również nie będzie nam sprawiała większego problemu.